Macie jeszcze w domu coś z bakelitu? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Dzisiejszy samolot to nowość w historii polskiego lotnictwa. Maszyna stworzona specjalnie jako samolot do szkolenia pilotów samolotów dwusilnikowych, czyli PWS-33 Wyżeł. Jego koncepcja powstała w 1936 roku. Wówczas lotnicy bombowi szkoleni na dwupłatowym jednosilnikowym PWS-ie przesiadali się od razu do Łosia, co stanowiło ogromny przeskok. Poza tym w zakładach PZL powstawał inny dwusilnikowy samolot, PZL-38 Wilk. Miał to być samolot w zależności od źródeł pełniący wszystkie możliwe role: pościgowy, rozpoznawczy, myśliwski, szturmowy, ale jaki był, się nie dowiemy, bo projekt niestety upadł. Tak czy inaczej, w roku, o którym mówimy, uznano, że musi być dwusilnikowy samolot stworzony specjalnie do szkolenia pilotów Łosi i Wilków. Zakłady PZL produkowały samoloty metalowe, a uznano, że nowy projekt musi być czymś tanim w eksploatacji i również tanim w budowie, dlatego wybrano samolot stworzony z drewna i zlecono konstrukcję konstruktorom z firmy PWS. Akurat się dobrze złożyło, dlatego że jednym z konstruktorów tam zatrudnionych był Wacław Czerwiński, który miał ogromne doświadczenie w projektowaniu drewnianych szybowców i przystępując do projektowania Wyżła, miał on już na koncie tych szybowców 13 i to od bardzo prostej szkolnej żaby po szybowiec PWS-101, w tamtych czasach jeden z najdoskonalszych na świecie szybowców wysokowyczynowych. Drugim konstruktorem został inżynier Zygmunt Jabłoński, a prace projektowe pod względem aerodynamicznym konsultował Franciszek Misztal z zakładów PZL, który również był twórcą Wilka. Stąd Wilk i Wyżeł są do siebie samolotami nawet z wyglądu bardzo podobnymi. Tadeusz Sołtyk po wojnie określił Wyżła mianem dublera Wilka. Prace projektowe rozpoczęto w roku 1937, a na wiosnę roku 1938 przystąpiono do intensywnej budowy prototypu. Fabryka pracowała na dwie zmiany i zbudowano prototyp oznaczony PWS-33-1 Wyżeł. On od egzemplarza wzorcowego, seryjnego, późniejszego, który miał być wdrożony do produkcji, różnił się tylko tym, że miał niechowane podwozie. Późnym latem roku 1938 dokonano oblotu samolotu i oblot dokonany przez pilota Stanisława Szubkę, potwierdził, że samolot spełnia pokładane w nim nadzieje, że działają wszystkie dosyć nietypowe rozwiązania, o których będzie za chwilę, a jedyne, co można powiedzieć, że zawiodło, to minimalna prędkość tego samolotu, która wynosiła około 100 km na godzinę i była nieco wyższa od zakładanej. Uznano, że jest się zatem czym pochwalić i w grudniu roku 1938 samolot trafił na lotniczy salon paryski, gdzie Polska pokazała oprócz niego Łosia, Wilka, Mewę, Suma i szybowiec PWS-101. Światowa publiczność mogła zapoznać się z nowatorską koncepcją dwusilnikowego płatowca typowo szkolnego samolotem PZL-33 Wyżeł. I nie przejęzyczyłem się, bo dla spójności nazewnictwa oferowanych maszyn Wyżła wystawiono jako produkt marki PZL. Nazwy odzwierciedlały też wielkość samolotów. Zagranicznym widzom powiem, że Wyżeł to rasa myśliwskiego psa, Wilk to drapieżnik, od którego łacińskiej nazwy wzięła nazwę lupara, a łoś, kojarzący się ze Skandynawią, to też jedno z największych zwierząt żyjących w Polsce. Zagraniczna prasa opisała polskie samoloty, najbardziej spodobał się Wilk, uznany w ogóle za jeden z najładniejszych samolotów całego salonu. Natomiast Anglicy dziwili się, że drewnianym Wyżłem da się wykonywać akrobacje. Ale wszystkie polskie samoloty musiały mieć w genach akrobacje, kiedyś już o tym była mowa. A oto jak Wyżeł był zbudowany. Kadłub miał konstrukcję drewnianą o zbliżonym do owalnego obrysie, co było nowością dla silnikowych samolotów PWS. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano też drewniane pokrycie, które jedne źródła uznają za skorupowe, inne za półskorupowe i raczej ta druga opcja jest poprawna, przynajmniej dla przedniej części kadłuba. Ale najciekawsza jest właśnie część tylna. W mieście Mosty koło Grodna, to jest na terenie dzisiejszej Białorusi, 180 km na północ od fabryki w Białej Podlaskiej, mieściły się zakłady braci Konopackich, gdzie zamówiono specjalną sklejkę brzozową, formowaną na gorąco, do postaci wypukłych arkuszy o grubości 3 mm. Określane to było mianem sklejki bakelizowanej, ale rozumieć to należy jako sklejkę o warstwach łączonych klejem bakelitowym, a nie sklejkę na wierzchu pokrytą żywicą. Może tym, którzy nie pamiętają takich urządzeń, przed erą plastiku stosowano tworzywo zwane bakelitem. Ono wygląda tak jak w tym obrotomierzu. To jest właśnie taka brązowo-czarna żywica, z niej robiono różne wtyczki, pokrętła, obudowy starych aparatów radiowych itd. I była sklejka, która była tym pokryta z zewnątrz,
Też można ją nazwać sklejką bakelizowaną, ale w tym, o co chodzi w wyżle, to właśnie było to, że ta sklejka była łączona klejem stworzonym z tej samej substancji, z której robiło się takie na ówczesne czasy, powiedzmy to, plastikowe elementy. I z tej bakelizowanej sklejki wycinano cztery arkusze, które były doginane, także łączyły się na styk i tworzyły poszycie o przekroju takim jak widać, czyli to jest nie do końca elipsa. Uzyskiwano w ten sposób sklejkowe sztywne pokrycie powierzchni dwukrzywiznowej, czyli nierozwijalnej. I to była nowatorska technologia, którą Czerwiński wykorzystał później w swoich zagranicznych projektach, między innymi tworząc odrzucane zbiorniki paliwa do słynnego samolotu de Havilland Mosquito. Przód i tył kadłuba wyżła był metalowy, z przodu zamontowano lampę do lądowania i lampę sygnalizacyjną, a z kolei kadłub zakończony był lampką pozycyjną. Wyżeł ważył 950 kg, a jego masa startowa to 1410. Kabina samolotu była dwumiejscowa w układzie tandem i była ona szeroka, ale niska. Tylny fotel, czyli miejsce dla instruktora, był umieszczony nieznacznie wyżej niż przedni, ale ze względu na mocowanie skrzydła dużo wyżej była tylna sterownica nożna, zatem pozycja dwóch pilotów była dość odmienna. Fotele miały pasy z napinaczami, osłony tych napinaczy widać na tym zdjęciu. Oszklenie kabiny miało stelaż z rurek, między kabinami konstrukcja była wzmocniona na wypadek kapotażu. Oszklenia odsuwały się niezależnie od siebie do tyłu i w otwartej pozycji się blokowały. Z tego co wiem, nie było opcji awaryjnego zrzutu. Samolot miał m.in. służyć do nauki bombardowania, w tym z lotu nurkowego, stąd w podłodze kabiny ucznia znalazło się okienko. Chodnik do wsiadania był na lewym skrzydle. Samolot miał też dwie osobne tablice przyrządów. Przednia tablica była bogatsza, dlatego że miała w przeciwieństwie do tylnej trójwskaźnikowe zegary monitorujące pracę silników, manometry ładowania, paliwomierz, sztuczny horyzont i wariometr, ale te przyrządy, których instruktor nie miał, były bardzo dobrze widoczne obok fotela ucznia, również z tylnej kabiny. W jednym ze źródeł, to jest leksykon uzbrojenia wrzesień 39, odcinek o projektach polskich samolotów szkolnych i bombowych, znalazło się takie zdjęcie. To zdjęcie tutaj widzicie obok mnie. I to zdjęcie jest podpisane jako wnętrze kabiny samolotu Wyżeł. Jest to jedyne zdjęcie tej kabiny, jakie znalazłem, i jedyne miejsce, w którym to zdjęcie jest podpisane jako kabina Wyżła. Natomiast jest tutaj parę rzeczy, które mnie troszkę zastanawiają, dlatego że tak, jeżeli tutaj mamy manometry ciśnienia, ładowania, to faktycznie te manometry są dwa. Natomiast obrotomierz na tym zdjęciu widzę jeden. Po przeciwnej stronie teoretycznie powinien być drugi, jego tutaj nie widać. Niby za oszkleniem widać gondolę silnika. Zatem byłby to dwusilnikowy samolot, ale z kolei to wcięcie przed kabiną na kadłubie bardziej jest typowe dla kadłubów, które miały silnik gwiazdowy. Na żadnym zdjęciu Wyżła ja takiego wcięcia nie widziałem. Ponadto na tym zdjęciu nie jest zabudowane uzbrojenie. Wyżeł na początku go nie miał, ale powinny być tutaj przyrządy celownicze zupełnie inne niż widać. W zasadzie to tu celownika nie widać, ale chyba jest baza do zamontowania celownika. Jeśli tak, to jest celownik zupełnie innego typu niż byłby zamontowany w Wyżle. Nie widzę tu też za bardzo okienka w spodzie kadłuba. Chyba to, co jest na samym dole po lewej stronie obok drążka, to nie jest okienko, ale pewności też nie mam. Nie wiem też, czy to okienko byłoby zamykane, bo tam jest jakaś tak jakby żaluzja na dole. I jeszcze jest kwestia rączki takiej do wysiadania. Tutaj ona jest na górnej rurce oszklenia kabiny, natomiast Wyżeł na najbardziej wyraźnych zdjęciach, jakie są, tej rączki nie ma. Ma on taką rączkę, ale na dole, a nie na górze. Zatem szczerze powiedziawszy, ja nie jestem pewny, czy to jest zdjęcie Wyżła, ale jeśli nie jest to zdjęcie Wyżła, to nie bardzo wiem, czego to może być zdjęcie, tym bardziej, że ewidentnie przyrządy, a przynajmniej prędkościomierz, są tutaj opisane po polsku. Może ktoś z Was rozwikła tę zagadkę. Wyżeł był wolnonośnym dolnopłatem. Jego skrzydło było dwudźwigarowe i miało rozpiętość 9 m 26 cm. Skrzydło posiada niezwykle ciekawe rozwiązania w zakresie mechanizacji, które nawet do końca nie wiem jak nazwać, gdyż połączono tutaj klapy szczelinowe z krokodylowymi. Po wychyleniu klap w dół, fragment klapy z trzema pierwszymi żeberkami od strony kadłuba, czyli jakieś 52 cm szerokości, był typową klapą krokodylową.
Z kolei pozostała część, mierząca około 1,58 m, opuszczała się jak klapa szczelinowa i to, co w obu tych częściach jechało w dół, było metalowe. Ale na górze większej części klapy była dodatkowa płaszczyzna drewniana, która wychylała się o kąt 35-40 stopni do góry względem klapy, rozdzielając klapę na dwie części. I jedni określają to mianem klapy krokodylowej, inni klapy ze spoilerem. Z tego, co ja widzę, bardziej działa to jak klapa krokodylowa, ale mówimy o konfiguracji do lądowania. Jednocześnie taką samą dwupoziomową konstrukcję miały lotki i przy lądowaniu górna część oddzielała się, podnosiła i pozostała nieruchoma, a dolna część opuszczała się jeszcze niżej i działała jako klapolotka. A jeśli komuś mało mechanizacji, to jeszcze na krawędzi natarcia były sloty wypuszczane automatycznie, ale tylko wtedy, kiedy główne klapy były opuszczone. Konstruktorom zależało tutaj na niskiej prędkości lądowania i na dobrej sterowności przy małej prędkości. Klapy były opuszczane pneumatycznie. Pod skrzydłem były dwa wyrzutniki Świąteckiego 1x12 wzór 37 na bomby 12,5 kg typu odłamkowego. Niektóre źródła mówią, że też można było podwiesić cięższe bomby. Z kolei podczas lotu nurkowego, o ile dobrze rozumiem opisy, można było te górne części ruchomych powierzchni rozłożyć nad górną powierzchnię płata i wtedy działały one jak hamulce aerodynamiczne, ale nie widziałem nigdzie zdjęcia wyżła w takiej konfiguracji. Pod skrzydłami są gondole, w każdej zabudowano silnik, ta część z silnikiem była metalowa, za silnikiem była ściana ogniowa, a dalej część drewniana z bagażnikiem. Z kolei od spodu do gondoli chowało się podwozie. Drugi prototyp wyżła różnił się od pierwszego dodatkowymi wziernikami na gondolach. Do samolotu trafiły dwa silniki PZ Inchmayr 4B o mocy nominalnej 120, a startowej 130 koni mechanicznych, czyli typowe dla tamtych czasów cztery wiszące cylindry chłodzone powietrzem. Śmigła to produkty Szomańskiego o średnicy 1,90 m. Samolot pozostawał sterowny i zdolny do lotu z jednym silnikiem, natomiast między kadłubem a gondolami były zbiorniki paliwa mieszczące łącznie 250 litrów, a pod środkową częścią osłony kabiny był zbiornik opadowy, też wliczany do tych 250 litrów. Wyżeł palił 56 litrów na godzinę i miał zasięg 1160 km, co czyniło go dwa razy tańszym od Wilka pod względem zużycia paliwa. Prędkość przelotowa wyżła to 260, a maksymalna 360 km na godzinę. Teraz powiemy o tym, na czym samolot stoi, czyli o podwoziu, ale zanim do tego przejdziemy, ja podziękuję tym, na których wsparciu stoi mój kanał, czyli głównym patronom dzisiejszego odcinka. A największymi kwotami wsparli go Jakub Jamrus, Daniel Gerlach, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Piotr Boruszewski i Erka Milce i bardzo serdecznie za to dziękuję. A podwozie wyżła miało opony firmy Dunlop w rozmiarze 500x180 i pneumatyczne hamulce, a każde koło umieszczono między dwoma amortyzatorami. Bardzo ciekawie rozwiązano chowanie podwozia, kolejna ciekawostka techniczna tego samolotu, dlatego że koło w pozycji złożonej było dokładnie nad swoim miejscem w konfiguracji do lądowania. Klapki zamykające wnękę bardzo dobrze oprofilowują oponę, która do połowy czy trochę mniej niż do połowy wystawała z gondoli. Zwróćcie uwagę na długą oś. Ona się wydaje, jakby była za długa, a w przypadku modelu jakby modelarz się pomylił, ale naprawdę to tak było, dlatego że ta oś ma za zadanie oprzeć się o rurki połączone z łożem silnika. Pozwala to na lądowanie ze schowanym podwoziem takie, że obciążenia przejmą tylko elementy do tego zaprojektowane. Nie zdążono zamontować w wyżle mechanizmu blokującego śmigła w położeniu poziomym po zgaszeniu silnika, ale z takim urządzeniem lądowanie bez podwozia nie spowodowałoby żadnych uszkodzeń ani płatowca, ani silnika. Na salonie paryskim samolot celowo pokazano z jednym kołem wypuszczonym, a drugim nie. Nawet znalazło się to na tym wyretuszowanym zdjęciu, gdzie na pierwszy rzut oka podwozie wygląda, jakby miało koło przednie. A z kolei z tyłu była amortyzowana płoza. Usterzenie wyżła ma układ H z niesymetrycznymi profilami. Stateczniki pionowe są zwrócone grzbietami profili do środka, a statecznik poziomy grzbietem profilu do dołu. Usterzenie jest konstrukcji drewnianej z powierzchniami sterowymi pokrytymi płótnem. Klapki wyważające na sterze wysokości regulowane są pokrętłem z kabiny pilota. Na pewnym etapie samolot wyposażono w karabin PWU wzór 36 kaliber 7,9 mm ze spustem pneumatycznym umieszczony na dolnej części kadłuba po prawej stronie. Dostęp do zamka był zarówno z kabiny, jak i z zewnątrz.
A przyrządy celownicze to była muszka umieszczona na wiatrochronie i przeziernikowy celownik z przodu, które były umieszczone w osi strzału, czyli niesymetrycznie, no bo karabin był trochę z prawej strony. Jednocześnie z prezentacją wyżła w Paryżu budowano drugi prototyp PWS-33-2 wyżeł, który trafił do prób homologacyjnych w lecie 1939 roku. Niestety do tego czasu upadła koncepcja wdrożenia do produkcji samolotu Wilk, ale mimo tego generał Ludomił Rajski zdecydował o zamówieniu 130 wyżłów. Chwilę po tej decyzji na stanowisku zastąpił go kto inny, generał Józef Zając, który z kolei to zamówienie wstrzymał, co omal nie doprowadziło do upadku fabryki PWS, aczkolwiek i tak już były to ostatnie chwile pokoju. Ostatecznie zamówiono serię, różne źródła podają, ale przynajmniej 25 wyżłów, które miały być dostarczone wojsku na przełomie roku 1939 i 1940. Seryjny wyżeł z silnikami miał kosztować 86 tysięcy złotych, podczas gdy cena Wilka z uzbrojeniem radiostacją to było niemal 400 tysięcy. No ale miał być samolotem bojowym, więc nic w tym dziwnego. I właśnie nie wiadomo, czy na wyżłach była radiostacja. To tak wracając do tego zdjęcia kabiny zagadkowego. Produkcji wyżłów seryjnej w zasadzie nie zdążono podjąć. W pierwszych dniach wojny fabryka w Białej Podlaskiej została zbombardowana przez Niemców kilka razy i tam został zniszczony prototyp wyżła numer 1, czyli ten, który nie miał żadnych oznakowań. Natomiast drugi prototyp został przez Niemców przejęty na Okęciu. Niby niektóre źródła mówią, że on został przejęty jako uszkodzony. Możliwe, że on miał niesprawny silnik, ale tak naprawdę to Niemcy go zepsuli. Dlatego, że on początkowo stał kompletny, później złożyło się albo złamało podwozie z jednej strony i leżał oparty na gondoli, a później zabrano z niego jeszcze śmigła i ostatecznie samolot zdewastowano. Zwróćcie też uwagę na wycięte ze sterów w kierunku szachownice, które Niemcy zabierali z polskich samolotów jako trofea wojenne. I może gdzieś jeszcze ktoś gdzieś taką ma. Skoro już mowa o szachownicach, to jedno ze zdjęć pokazuje, że szachownice namalowane były na górnej powierzchni płata symetrycznie. Były dyskusje, czy nie zastosowano tu malowania niesymetrycznego, ale tutaj widać, że szachownice były malowane symetrycznie. Szachownice na dolnych powierzchniach najprawdopodobniej były duże, symetryczne i pozbawione białych pól. Samolot z Okęcia, jako będący w trakcie prób, miał też pomalowane na biało stery kierunku, ale tylko od zewnątrz. Niektóre źródła mówią, że ten wyżeł z Okęcia trafił do berlińskiego muzeum, natomiast nie jest znane żadne zdjęcie, które pokazywałoby ten samolot w tamtejszej kolekcji. Wyżeł leżał na Okęciu przynajmniej do zimy roku 1939. Jest zdjęcie, gdzie ten wyżeł, jak również stojący za nim łoś, są przysypane śniegiem, ale nie wiem, czy uda mi się znaleźć miejsce, z którego to zdjęcie będę mógł zacytować, więc pozwoliłem je sobie tutaj opisać. Oczywiście ani ten wyżeł, ani łoś z tego zdjęcia nie przetrwały wojny. Jeśli chodzi o zilustrowanie filmu, no to nie ma tak znowu wielu zdjęć wyżła, chociaż z drugiej strony jak na prototyp z tamtych czasów, to tych zdjęć zachowało się całkiem sporo. Ale oprócz zdjęć pokazałem Wam model samolotu wyżeł, który został wykonany przez Andrzeja Dziechciarza, właściciela firmy Artpol. I możemy zobaczyć wyżła właśnie w malowaniu tego drugiego prototypu z białymi sterami kierunku w kolorze, a zdjęcia zostały wykonane w różnej temperaturze barwowej, żeby zadowolić zarówno tych, którzy uważają, że polskie khaki to był kolor idący w stronę bardziej takiego ciepłego brązu, jak i tych, którzy uważają, że to jednak był kolor taki bardziej typowo zielony. Jeżeli interesują Was samoloty PWS, to zobaczcie też jeden z niedawnych odcinków Zabytków Nieba o myśliwcu PWS-10, dosyć ciekawa historia, ale film ten nie trafił do wielu odbiorców, dlatego że on krótko po premierze został przez detekcję treści platformy, na której ja filmy publikuję, przyblokowany, najprawdopodobniej ze względu na to, że padło tam nazwisko tego, kto od nas te samoloty kupił. No, a ja już się z Wami żegnam. Sezon się zaczął, jest pogoda. Trzeba nie tylko posiedzieć na YouTubie, ale i w kabinie i coś polatać. Do zobaczenia. Cześć.